wszystkim, witajcie na naszym kanale w aktualizacji włosowej. Dzisiaj będzie naprawdę dużo produktów, pokażemy Wam czego używamy, które kosmetyki nam się sprawdzają, do których wracamy. Jest ciutka nowości, ale takich bardziej skupimy się na tych krokach, które faktycznie u nas są sprawdzone, które lubimy i które odtwarzamy od wielu miesięcy, dzięki czemu nasze włosy mam wrażenie, że są w dobrej kondycji. Ja jestem przed fryzjerem, więc... Ja też obejdziem w tym samym dniu. Więc jakby odrosty i tutaj na to nie patrzymy, ok? Kondycja włosa, więc zaczynamy. Ja od razu tylko jeszcze wspomnę o tym, że dla osób, które mają blond włosy, będzie trochę o jakby tonowaniu koloru. Wiem, że to jest dla Was dość istotne, więc tylko tak napomknę, żebyście zostali do końca, bo to będzie dużo ciekawych rzeczy. Ale zaczniemy od kroku, który stał się dla nas trochę rewolucyjny. W sensie on się delikatnie różni, jeżeli na przykład obejrzelibyście film sprzed 3 lat o tym, jak mieć piękne włosy, to tam nie mówiłyśmy o tym, że regularnie stosujemy peeling do skóry głowy. Okazało się, że faktycznie ten etap jest bardzo potrzebny, że tam po wizycie u trychologa tylko się jakby utwierdziłyśmy w przekonaniu. I tutaj istotna sprawa jest, żeby faktycznie najlepiej sięgać po te enzymatyczne. Ja sama po prostu z wygody też taki najbardziej sobie ukochałam, bo ja pamiętam, że jeżeli sięgnęłam po ten, który miał drobinki, zawsze miałam bardzo duży problem z tym, żeby się po prostu ich później pozbyć. I mnie to irytowało i to był krok, który mnie denerwował, a w pielęgnacji też chodzi o to, żeby się relaksować, żeby dbać i relaksować. A on mnie nie relaksował. Za to ten jak najbardziej, to jest już moje kolejne opakowanie. W Denku będę wspominała o tym, że właśnie jednym po prostu zużyłam i to już jest Crazy Hair, kolejne opakowanie peelingu trychologicznego, limonka i mięta, który ma super wygodny jakby... Aplikator, bo tylko przekręcamy i po prostu dzięki temu, że on jest właśnie z takim dzióbkiem, możemy aplikować go na przedział, który sobie stworzymy, żeby po prostu jak najdokładniej go na tej skórze głowy rozprowadzić. Trzymamy 10-15 minut i zmywamy i później już przystępujemy oczywiście do kolejnych kroków. Ja taki peeling stosuję raz na 2 tygodnie, chyba że na przykład wiem, że były na przykład nagrania w Warszawie, gdzie tego lakieru, suchego szamponu pojawiło się więcej niż planowałam, to też wtedy dodatkowo ten etap włączam do pielęgnacji na kolejny dzień, żeby po prostu oczyścić tę skórę z głowy tak porządnie z tych wszystkich resztek, które na skórze mogły się nagromadzić. I ja widzę ewidentnie większy wysyp baby hair, bo to też ma za zadanie, że faktycznie oczyszcza nam na tyle, że po prostu tam, gdzie jest coś przytkane, brzydko mówiąc, zostaje przez ten pięk odetkane, więc może po prostu wyrosnąć kolejny nowy piękny włos. Uwielbiam i Ciebie zresztą do niego przekonam. Tak, mam go również, używam. Chociaż powiem Wam, że tak z perspektywy czasu, mimo wszystko u mnie jakby osobiście bardziej przypadł do gustu ten z Yves Rocher, czyli ten wcześniejszy, który teoretycznie miał drobinki, ale to były drobinki rozpuszczalne, czyli one nie szorowały głowy, tylko po prostu peelingowały, ale tam też konsystencja była taka mocno oczyszczająca. Z tego względu, że mam wrażenie, że po tamtym widziałam większy efekt tej dłuższej świeżości włosów, ale ten na pewno jest wygodniejszy w aplikacji i też to, że nakładamy go przed myciem, jakby, że nakładamy po prostu na suchą skórę głowy i czekamy sobie, tamtego musiałam używać w trakcie pod prysznicem i musiałam poczekać w trakcie tego, czy ogolić nogę, czy umyć się i tak dalej, więc wygodniejszy w aplikacji na pewno jest ten i jest o wiele łatwiej dostępny, zdecydowanie. Jest naprawdę fajny, podoba mi się też właśnie też ten sposób aplikacji, czyli przedziałek po przedziałku, ale jeżeli chodzi o skórę głowy, to ja zwracam na nią bardzo mocno ostatnio uwagę, dlatego, że zapuszczam włosy, chcę, żeby rosło ich więcej, widzę efekty, widzę, że naprawdę no... Nie przewidziałam po prostu tej wizyty u fryzjera, że troszeczkę za późno i już ten odrost jest za duży, ale nie spodziewałam się po prostu, że te włosy tak szybko zaczną rosnąć. Ja też się bardzo mocno na tym skupiam, żeby te włosy szybciej rosły, ale nie sądziłam, że aż tak. I 3 produkty. Pierwszy to właśnie a propos trychologa. Byłyśmy z Karolą. Zostawimy Wam tutaj może link do vloga, gdzie całą wizytę możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda i dlaczego warto tam się udać. I to jest marka Xydil. Chyba tak? Tak, nazwijmy. Trychology. Jest taka pianka nawilżająca do skóry głowy, bo to też często pytacie, jak w takim razie nawilżać skórę głowy, jeżeli na przykład nie nakładać masek na skórę głowy albo różnych tego typu innych wcierek. No i to jest naprawdę genialne. Używam dość często. To też nakładacie tak samo jak ten peeling przed myciem głowy. Tak samo tę piankę wczesuję sobie rano, na przykład jak wiem, że tego dnia myję głowę, to wczesuję sobie w skórę głowy, masuję. W tym czasie, nie wiem, zrobić kawę, daję trochę tej piance podziałać, a później myję głowę i czuję, że
faktycznie mniej mam tych takich, tego, że mnie nie swędzi skóra głowy, bo ja miałam z tym duży problem, że dużo się drapałam i to było takie irytujące i tutaj okazało się, że to nie jest tylko kwestia dobrego oczyszczenia skóry głowy, ale u mnie takiego ukojenia i nawilżenia i ta pianka jest świetna. Ona jest dostępna najczęściej chyba u trochologów, bo wiem, że Marta sprowadzała tę markę specjalnie do swojego gabinetu, więc polecam się do niej odezwać, bo podejrzewam, że no po prostu coś tam pomóc, jeżeli chodzi o zakup. I dwa produkty na porost włosów, które no to jest petarda, jakby wow. Droższa i tańsza wersja, moim zdaniem ta tańsza jest lepsza, ale ta droższa, czyli Kerastase serii Genesis, to jest takie serum, które ma pomagać przeciw badaniu włosów, ale też, żeby ta skóra głowy na tyle dobrze funkcjonowała i działała, żeby była i nawilżona i dzięki temu, żeby te cebulki włosów były bardziej zaopiekowane, żeby te ujścia myszków włosowych też były zaopiekowane, żeby wszystko tam było git, tak żeby włos szybciej rósł. No i to naprawdę działa dobrze. To nakładam sobie najczęściej tuż po umyciu głowy, jak już wychodzę spod prysznica, nakładam na takie wilgotne włosy, wcieram. Niech was ta konsystencja nie zjedzie, to nie jest tłuste, to jest po prostu taki lekki żel, ale on absolutnie nie wpływa na kondycję włosa, jeżeli chodzi o stylizację później. Totalnie nic nie obciąża. Wow, ale coś, co ja, no nie wiem. To jest po prostu Grow Me Tender Unwen. Wy to po prostu musicie mieć, jeżeli zapuszczacie włosy. To jest wcierka, która jest rewolucyjna, która świetnie działa. Używam jej, no teraz tak sobie co parę dni, bo miałam taki moment, że używałam za często i myślę, że przez to podrażniłam skórę głowy, tutaj mamy miętę, więc ona też mocno gdzieś tam musiała podrażnić skórę głowy, bo uważajcie, żeby tego nie, jakby nie przesadzać, ale i nie rozpylajcie z odległości, to musi, dokładnie przykładajcie, przyłóżcie do skóry głowy, psiknijcie i dopiero rozcierajcie, dlatego że to jak się rozpyli, jak gaz wieprzowy, nie? To jest tak mocne, więc uważajcie, żeby po prostu nie podrażnić i też jak najdalej od linii tutaj czoła, żeby też tej skóry nie podrażnić, bo też miałam takie zaczerwienienia lekkie, bo to jest naprawdę mocne, ale działa świetnie. Włosy rosną, baby hairsów, mam całą masę, ten przedziałek, znaczy ten odrost zaskoczył mnie, więc też będę wiedziała, że muszę właśnie częściej umywać do fryzjera. No wow, te cztery produkty totalnie polecam, jeżeli macie ochotę te włosy zapuścić. Teoretycznie ja najchętniej pokazałabym tutaj inny szampon, bo jednak jestem wierna i bardzo tęsknię i na pewno jak wybierzemy się teraz do fryzjera, to właśnie, że tak powiem, zakupię bezpośrednio w naszym salonie, czy nie naszym, naszym ulubionym, szampony i kąpiele Kerastase, bo to są absolutnie moje top of the top. Ja czuję różnicę, szczególnie obie kochałyśmy sobie, jeśli chodzi o szampon, tę serię Denisific, która faktycznie ma dodawać też objętości i grubości naszym włosom, na czym mi oczywiście również zależy, ale takie szampony, z którymi bardzo dobrze żyję w przerwie między Kerastase, to są właśnie szampony Insight. My oczywiście o tej marce też wielokrotnie Wam wspominałyśmy, ona dzisiaj też będzie się przebijała, bo faktycznie wciąż jakby podkreślamy, że to jest świetna marka. Ona jest fryzjerska, ale z bardziej naturalnymi składami, jest włoska, ale też zerknijcie koniecznie do opisu, tam dostaniecie po prostu bezpośrednie linki do tych produktów. I jeśli chodzi o te szampony, ja ogólnie mówiłam to, że są z pompeczką, bo ja jestem fanką tego typu rozwiązań. Dla mnie one są super, szczególnie do pierwszego mycia, bo obie, myślę, że to mogę powiedzieć, jakby idziemy w to. Może nie jest to zbyt ekologiczne z perspektywy zużycia wody, ale jednak czujemy obie różnice w świeżości, długości jakby świeżości naszych włosów i też w odbiciu od nasady, kiedy właśnie dwukrotnie wykonujemy mycie naszych włosów. Czyli pierwsze mycie to jest to, kiedy mocniej skupiamy się tylko i wyłącznie na skórze głowy, żeby oczyścić, zrobić takie pierwsze czyszczenie. Natomiast drugie właśnie najczęściej jest szamponem, który ma też delikatnie gdzieś tam może i pielęgnować. No ten L'Oreal jest takim dla mnie ukłonem też do czasów studenckich, kiedy się po nie po prostu takie drogeryjne szampony sięgały. Ja naprawdę bardzo go lubię, bardzo lubię jego zapach. No, naprawdę, on bardzo się kojarzy. Trzeba przyznać, że jest naprawdę też takim flashbackiem, ale on też zdecydowanie mocniej się pieni właśnie ze względu na mniej naturalny skład, ale jednak tego typu SLS-y też są wskazane mimo wszystko, no bo one właśnie mają za zadanie przede wszystkim oczyścić z tego, czego na naszej skórze nie powinno być, więc to drugie mycie już jest bardziej właśnie takie spienione, bo też po prostu łatwiej się te włosy pienią, kiedy są już drugi raz myte i one całkiem nieźle zastępują mi jakby Kerastase, ale no z wielką przyjemnością do właśnie tych szamponów również wrócę. To u mnie, jeżeli chodzi o szampony, również dwa. I to też w sumie za sprawą też Marty Trycholożki. Zwracam uwagę właśnie na to, który szampon kiedy i na ile go zostawiam, bo to też jest
całkiem takie game changer. Pierwszy szampon, czyli Pantene, który, powiem Wam, to jest totalny przypadek. Kupiłam go w Biedronce, bo był w ogromnym pakowaniu z wielką pompką, to mi starczy na bardzo długo i był na jakieś przecenie, ale świetnie się sprawdza do tego oczyszczania, takiego naprawdę doczyszczenia skóry głowy. Też pięknie pachnie, ale ta butla jest tak wielka, nie przynosiłam jej. Jest takim po prostu, jakby, nie będę Wam mówić, musicie go mieć, bo to nie jest tego typu szampon, który po prostu, wow, zrewolucjonizował, nie wiem, moją pielęgnację włosów. Ale drugi szampon, czyli Dermedic, ten szampon wzmacniający, hamujący wypadanie włosów, to jest moje chyba już trzecie opakowanie. I powiem Wam, że no, to jest właśnie to, co też mam wrażenie wpływa, no, na pewno, na to, że moje włosy szybciej rosną, że skóra głowy jest zaopiekowana i właśnie Marta poleciła, żebym ten szampon przytrzymywała na skórze głowy. Tylko nawet trzymam tak 5 minut w tym czasie, kiedy go nakładam na skórę głowy, masuję, żeby on sobie tam podziałał, nakładam odżywkę i maskę na resztę włosów i na przykład myję się. Mam ten czas. Wow, jaka multifunkcyjność. Tak, dokładnie. No ja naprawdę wykorzystuję każdą sekundę, więc wszystko jest tak, wiecie, na zakładkę. I no to on w ogóle też, biorąc pod uwagę, że jest takim dermokosmetykiem i takim aptecznym trochę, to świetnie się pieni, świetnie myje, ładnie też pachnie. Jest takim zaskakującym produktem. Myślałam, że z tych takich leczniczych, jak nie wiem, jak były jakieś takie szampony przeciwupierzowe, jakieś takie różne, to nam się kojarzyło, że to było takie tempe. A ten tego nie robi. Ja bym wam szczerze, że też polecałam właśnie tę serię wielokrotnie na naszym kanale, szczególnie w momentach, kiedy miałam i po ciąży, i po COVID-zie takie nadmierne wypadanie i zresztą za każdym razem on zdawał egzamin, więc faktycznie też się pod tym podpisuję. I dla panów. Tylko dla panów. Znaczy, to jest, no tutaj dziś jest napisane, że dla kobiet i mężczyzn, więc też możecie to całą jakby rodzinie no, używać. Maski, odżywki, czyli konieczny element pielęgnacji. Chociaż ja wam powiem, że u mnie to jest tak, że kiedyś bardziej zwracałam uwagę na to, która z masek i odżywek ląduje na moich włosach i żeby to był dobry skład, a teraz mam tak różnie, ale mam dwie, które od jakiegoś czasu używam, są dość duże i pojemne, więc jeszcze trochę ze mną będą i myślę, że mogę je śmiało polecić, bo każda z nich robi trochę coś innego. Pierwsza, ona już jest w połowie zużyta, Garnier Fructis Papaya Hair Food dla włosów zniszczonych i to jest maska, która bardzo ładnie pachnie, też ma niezły skład, jest łatwo dostępna, jest taki gęsty masek ładnie pachnących, które się fajnie utrzymują na włosach, ale po niej właśnie mam wrażenie, że dobrze się kręcą włosy, bo już czuję, że kiedy jej użyję, a kiedy nie użyję, jest duża różnica w stylizacji. Z tej serii jest, znaczy tego Fructis, tych masek i tak dalej, to jest Hair Food, tak? To tak, to myślę, że bananowe, aha, tak. Bananowa dla mnie jest zbyt obciążająca, na ze suchych włosów, więc mam, ale nie, jakby nie, ale ta jest naprawdę świetna z papają. Taka myślę, że bardzo uniwersalna. No i druga, czyli Inside, ta do Damaged Hair, zniszczonych włosów, to jest maska, odżywka, ja używam różnie, albo nakładam na krótko, albo na długo i w obu przypadkach działa świetnie. Kiedy chcę włosy wygładzić, kiedy chcę, żeby one miały taki ładny poślizg, żeby po prostu wyglądały dobrze przy niekręceniu ich. Bo ja na przykład czasami tylko je wywijam gdzieś tam na wałki, czasami prostuję i przy tej masce nie ma tego nabłyszczenia, a przy tej mam wrażenie, że ona jest do zniszczonych włosów, więc ona, ta też, ale ta jest tak bardzo nacechowana takimi naturalnymi składnikami, olejkami i tak dalej, że one tak pięknie wygładzają włosy, jakby domyka łuskę włosa, że faktycznie to zniszczenie, no bo teraz mam trochę poniszczone te włosy, do fryzjera jeszcze trochę się muszę z nimi pomęczyć, to ta maska jakby tak troszkę mi pozwala przeczekać ten moment i nie, że patrzę po prostu na te włosy z takim to jest tak naprawdę fajnie, więc dzisiaj użyłam tej maski, ale normalnie kiedy noszę na co dzień włosy proste i nie kręcę ich, to używam tej maski i to już my, Tora też jej używałaś, właśnie, prawda? Ja mam ją naszykowaną do Denka. Dokładnie, już użytą no do widzisz. Sna. O, to jak u Ciebie? Ja ją uwielbiam. Ona jest moją ulubioną maską, jeśli chodzi o Inside. O, no to super. No to widzicie, to jest jakby taki dowód na to, że zarówno włosy rozjaśniane, jak i po prostu farbowane świetnie się z tą maską polubią? Dokładnie, bo to jest faktycznie mój top of the top, jeśli chodzi o maski właśnie tej firmy. I tak jak mówię, właśnie mam naszykowaną do Denka, żeby Wam pokazać, że po prostu tam już nic nie ma. Ale zamiennie używam jeszcze tej serii Native, z której mam właśnie szampon i jakby jej minusem dużym w porównaniu do tej Damage jest zapach. Ja jednak tą Damage bardzo lubię, bo on jest taki słodkawy. Ta już jest bardziej ziołowa, ale też działa naprawdę fajnie dociążająco, tak na lekko nabłyszczająco moje włosy, na czym mi zależy, bo jednak wiadomo, mocno rozjaśniane włosy mają tendencję do sianowatości, do takiego właśnie po prostu takiego matowienia, poszarzenia, ale właśnie nie kolorystycznego, bo o tym za chwilę. I faktycznie te masko odżywki ja najczęściej jednak mimo wszystko jako taką odżywkę
kilkuminutowym podprysznicem, kiedy właśnie potrzebuję tylko wtłoczyć, żeby później bez problemu poradzić sobie z rozczesaniem, ale nie mam zbyt dużo czasu na pielęgnację i wtedy wiem, że to i tak świetnie zadziała. Natomiast jeżeli chodzi o maski, to ja jestem bardzo wierna marce Kerastase, bo faktycznie kiedy mam trochę więcej czasu i mogę poświęcić na to, żeby te włosy mocniej odżywić, to zawsze stawiam na maski właśnie Kerastase. I tutaj w zasadzie dwie, tu w ogóle mam zmieszane zakrętkę, bo robiłam sobie właśnie taką jakby sama na własną rękę, robię sobie trochę intuicyjnie, mieszam maskę, która właśnie jest ultrafioletowa, ma tą z serii Blond Absolute, która oczywiście z maską z pigmentem, w sensie z pigmentem, no można tak powiedzieć, z fioletowym pigmentem, żeby właśnie te włosy ochłodzić. Prawdopodobnie teraz będę chciała wrócić do bardziej chłodnego blondu, ale przez ostatnie miesiące nie był aż tak chłodny, więc nie potrzebowałam, żeby ten efekt schładzania był tak intensywny, dlatego ją mieszałam. Mieszałam ją na przykład właśnie z tą maską, która też jest z Blond Absolute, ale już jest maską, tutaj akurat nie ściągnęłam, jest maską po prostu taką białą i bardziej odżywiającą, albo właśnie z tą, którą już zdękowałam, to była... Coś tam, taka najbardziej, taka bardzo odżywcza, dlatego w ogóle właśnie zmieszałam sobie ich wieczka i tamtą już jakby zużyłam i no kocham i faktycznie teraz wiem, że jeżeli będę składała, no to po prostu ta maska już bez mieszania jest świetną opcją, żeby pozostawić ją na kilka minut, tutaj też musicie wyczyć, bo to zależy od grubości włosa, od właśnie tej intensywności, jaką chcecie osiągnąć. No to jest trochę takie doświadczenie. Czasem możecie trochę przesadzić, ale nie bójcie się, bo tak czy siak ten fiolet może się spłukać, aż dojdziecie do tej idealnej ilości, która Wam pomoże. No i ja przestawiam się totalnie jakby na schładzanie właśnie tym etapem, bo moim zdaniem jednak mniej przesusza niż ta ukochana przeze mnie do tej pory fanola, bo jednak szampon właśnie z takim pigmentem mam wrażenie trochę mocniej te włosy puszył. Maska ma jeszcze takie zadanie trochę dociążające, więc ja lepiej sobie z tym radzę, ale, czy ja lepiej, moje włosy sobie lepiej z tym radzą, ale jeżeli chodzi o te maski, to właśnie ta teraz jest moją ulubioną, jeżeli chodzi o takie po prostu nawilżenie, dociążenie i właśnie to, że moje włosy są cienkie, a przy nawet dość dużej ilości pozostawionej na 20-30 minut, ja nie czuję, żeby one były takie, w sensie dalej mogę uzyskać jakąś objętość, mimo że ja włosów raczej nie tapiruję, są lekkie, więc faktycznie dzięki temu się też unoszą, ale ta maska sprawia, że one są dociążone, ale właśnie nie wyglądają na tłuste. I faktycznie kocham też te zapachy, no wszystko się w tych maskach zgadza i to, że są turbo wydajne, więc faktycznie to jest wyższa półka, ale ja tutaj wiem, za co płacę, więc no jestem im wierna. Dział bez spłukiwania. Dział bez spłukiwania, dobra. Nie wiem, gdzieś zakrętka, zawsze je gubię, ale wróciłam do oldschoolowego produktu marki Schwarzkopf Gliss Cure Hair Repair. Jest to... One kiedyś wyglądały inaczej, te odżywki. Były różowe. One miały chyba takie w mniejszych opakowaniach. Takich. Albo takich bardziej krępych chyba. No coś ale to się zmieniło. Tak, u mnie to jest faktycznie też powrót do czasów. Ja przez praktycznie całe liceum i studia używałam przede wszystkim tych odżywek. No i dzięki tej odżywce czuję, że też moje włosy do kolejnej wizyty u fryzjera naprawdę świetnie się trzymają pod względem nawilżenia i wygładzenia. Rozczesywanie włosów na tej odżywce to jest jak masło, po prostu pięknie się rozczesują, nie obciąża, bardzo ładnie nabłyszcza włosy. Mam też wrażenie, że te końcówki tak ładnie, mimo że są takie, wiecie, w nie najlepszym stanie, to dobrze wyglądają po użyciu tego produktu. On nie jest drogi, dostępny w Rossmanie, bo nawet go też dorwałam gdzieś w Biedronce. Chyba coś takiego, bo ja jestem człowiek Biedronka trochę, więc bardzo polecam. Miałam kiedyś różową wersję jeszcze i też była bardzo dobra. No i tutaj mamy Marula Oil, bo mam wrażenie, że on też... olejek Marula. Oil? Tak, mam wrażenie, że gdzieś, kurczę, on był w jakimś produkcie, ma Insight i też mi się to sprawdziło, więc ja kocham też zapach tej. Kocham ten zapach. One mają wyjątkowo. W ogóle te drogeryjne, ja na przykład teraz sobie pomyślałam i przywołałam zapach Nivea Long Repair. Pamiętasz? To była moja podżywka życia. Z tym miałaś w ogóle z tego piankę. Ale odżywka za 7 zł pamiętam. Ona 7,49 kosztowała. Może czas zrobić wielki test drogeryjnych produktów. Ale ja nie wiem, czy ona jeszcze. To Nivea.
A 100%. No 100%. Nie wiem, już dawno, dawno. Manifestujemy, tak istnieje. I dwie kurczę, chcę nazwać, to jest serum i maska. To może ta maska, która jest ze mną już tyle lat, a czy inne już opakowanie, czyli ta maska na noc, która jest marki Yves Rocher. Ja ją poznałam, kiedy my w ogóle byłyśmy na wyjeździe właśnie w Paryżu, w tym hotelu Yves Rocher, i tam dostałyśmy paczkę kosmetyków i ja tam wygrzebałam z niej, bo wiedziałam, że nie będę mogła zabrać wszystkich, bo miałam za ciężki bagaż, w ogóle historia, po co, ale dobra. I mówię, dobra, chociaż spróbuję, nie? Użyję, zobaczymy, czy jest fajna. I ta maska ze mną wróciła w podręcznym bagażu, bo była tak świetna. To jest maska, którą nakładacie na noc i w ogóle z tej serii takiej z różnymi jakimiś tam orzechami i tak dalej, którą uwielbiam, i szampon też tej serii był świetny. I ja nakładam, no dzisiaj nałożyłam na noc, to jest taka maska, kiedy na przykład wiem, że mam gorszy czas, teraz ta zmiana pół roku, to jest koszmar dla moich włosów pod względem puszenia, ja mogę je rozczesywać, i ta maska tak ładnie dociąża, później na drugi dzień jak myję włosy, to już one mają już ten poziom nawilżenia w normie, nie muszę się jakoś mocno starać, jest genialna, naprawdę, kocham jej zapach, ona nie obtłuszcza poduszki, kiedy śpicie, to nie jest olejowanie, nie rozpulchnia też włosa, bo ona jakby tak, ona nie moczy Wam włosów, tylko ona jakoś tak jest taką suchą maską, jak to nazwać inaczej, nie wiem. Ale pamiętam, że właśnie Marta nam trycholożka mówiła, żeby nie rozpulchniać włosów i skóry głowy za długo, nie trzymać mokrych rzeczy, znaczy mokrych produktów na włosach, to teraz się do tego stosuje. I coś, co już dękuje, też pewnie w dęku się znajdzie, czyli z tej Nutritive, serii. To jest tego tak zwane magiczne, nocne serum. Ja w ogóle mam teraz wrażenie, że to serum ma teraz jakiś taki renesans, że po prostu teraz wróciło, bo bardzo dużo influencerek widzę na Instagramie, że o nim mówi. To jest tak stary produkt, oczywiście już bardzo dawno, my już mówiłyśmy o nim, Boże, 3 lata temu. I ja jakby już go dękuję, bo naprawdę jest tak wydajny, on jakby nie kupowałam nowego opakowania, on cały czas to jest to samo. Fakt, nie używam go codziennie, wiadomo, to nie o to chodzi, ale kiedy naprawdę jest już taki hardcore, kiedy czuję, że te włosy już nie chcą współpracować, coś się nie kręcą, coś w ogóle się przytłuszczają za szybko, to te włosy, jak sobie pięknie tym produktem wysmaruję na noc, to rano naprawdę jest petarda. I on pięknie nabłyszcza ten produkt też i ma tak bogaty, fajny skład pod względem właśnie odżywienia włosów, że robi coś niesamowitego. No marka Kerastase pod względem takich produktów jest bardzo innowacyjna, inna niż wszystkie, więc mimo wszystko, że to nie jest tani produkt, to bardzo polecam, bo starczy na parę lat. To nie jest na parę miesięcy, na parę lat. To ja właśnie, to ja zacznę od tego serum, które też stosuję to dokładnie tak samo na noc, tylko to jest jakby... No tutaj też, jest, czy jest po polsku, jest overnight, może jest, oil? Ale no, overnight recovery serum for lighten and highlighten hair. Wszystko zrozumiałam. Tak, czyli po prostu dla włosów, czyli jakby wersja, bo ja też stosowałam tamto serum, tak, czyli wersja tego serum, tylko do blondu. I ja faktycznie stosuję go w sumie dość często, w bardzo małej ilości, po prostu zabezpieczając włosy na sen. Bo jednak, no wiadomo, żadna z nas raczej w włosach mokrych spać nie chodzi. Zazwyczaj jednak po prostu włosy suszymy, bo jak się okazało, to jest mit, że suszenie bardziej włosy niszczy. Bardziej włosy zniszczyć może to, że właśnie będziemy spały z mokrymi włosami, które są wtedy turbo, czy po prostu dużo bardziej podatne na jakieś łamliwość i na to, że po prostu będą się kruszyć, tym bardziej tak mocno rozjaśniane, więc ja sobie je po prostu takim, dosłownie jedną pompeczką zabezpieczam i to jest fajne, że faktycznie ona, jakby nakładam ją tylko oczywiście od tej długości ucha, po prostu nie obciąża tych moich włosów i to nie jest tak, że nałożę i na drugi dzień muszę myć, absolutnie. Czuję, że one dostały taką po prostu dawką, podejrzewam, że to jest głównie silikon, który te włosy ma po prostu oblepić, zabezpieczyć, ale on go nie przeciąża, nie obtłuszcza i to jest bardzo fajne, bo ja faktycznie czuję, że te końcówki, które, no mówię, wiesz, ja mam dość cienkie włosy, więc jak one są rozjaśniane, są bardzo podatne na kruszenie, że są dodatkowo zabezpieczone, bo jakby tak naprawdę pamiętajcie, że nic Wam z tego, że będziecie dbać o to, żeby tu pięknie wszystko rosło, jeśli Wasze końcówki nie będą zadbane, bo jeśli tu się będą kruszyły, to nawet jeżeli tu rosną, to jakby wyjdziecie na zero, tak? Więc, że jeżeli już się tutaj zaczniecie starać, żeby one pięknie odrastały, to pamiętajcie o tym, żeby te końcówki zabezpieczać. Właśnie drugi produkt, który końcówki zabezpieczać ma i delikatnie je rozświetlać, to jest w ogóle
całkiem przypadkiem to trafiło w moje ręce, czyli Shy Deer. Mhm. I to jest rozświetlające serum do włosów z ceramidami, które jest już bardziej na bazie właśnie takiej olejów, bo już ma bardziej tłustą konsystencję. I tego raczej używam albo w bardzo małej ilości, jeszcze na delikatnie wilgotne włosy przy suszeniu, żeby po prostu je zabezpieczyć, albo w nieco większej ilości na noc, na końcówki, ale z myślą, że jutro je będę myć, żeby je właśnie jeszcze tak dodatkowo odżywić i zabezpieczyć przed tym kolejnym dniem. A jeżeli chodzi, to ja już będę tak trochę na pograniczu, bo zaraz wyczerpię temat stylizacji. Ja włosów raczej na co dzień nie stylizuję. Ja bardzo często włosy w ogóle na co dzień wiążę, staram się oczywiście używać do tego jak najbardziej delikatnych gumek i tak dalej, ale no tak naprawdę nawet do filmów ja po prostu tylko układam grzywkę i ją po prostu najczęściej delikatnie lakieruję, żeby to wyglądało, natomiast na co dzień rzadko włosy, znaczy no w zasadzie nie kręcę, ani nic takiego nie robię, więc ja produktów do stylizacji mam bardzo mało, ale faktycznie coś, etap, którego ja bardzo długo się bałam, bo właśnie wydawało mi się, że skoro moje włosy są tak cienkie, to absolutnie w ogóle odżywka bez spłukiwania. Chcesz mieć od razu tłuszcz i smalec? I jakby dopiero się dowiedziałam, że absolutnie tak nie musi być. Są produkty, które są właśnie bez spłukiwania, a które są świetne. No i będę nudna, ale marka Kerastas to są dwa produkty, które tak naprawdę używam sobie na przemian, chociaż ten zdecydowanie lepiej też chroni po prostu przy właśnie suszeniu, czy przy ewentualnym jednak prostowaniu, czy kręceniu, jeżeli na takie coś się zna, no, szczególnie pod film, zdecyduje. I to jest też taki trochę zastępca, którego nie mogę zdenkować, jeżeli chodzi o ten cement termiczny, do którego kiedyś mam nadzieję wrócę, ale faktycznie te produkty Kerastas są turbo wydajne, tym bardziej jeżeli ja tych włosów nie mam aż tak dużo, wystarczy mi delikatna ilość, żeby je po prostu wtłoczyć, zabezpieczyć i faktycznie są też delikatnie bardziej miękkie i podatne na to, żebym mogła robić z nimi jakieś cuda. Natomiast ta z serii Denise Fick Objem, miałyśmy Objem, bardzo lubimy, to jest pianka, która właśnie bardziej ma dodać objętości, ma tym włosom też po prostu dać takiego pogrubienia i faktycznie też czasem ją stosuję, szczególnie w momencie, kiedy właśnie włosów w sumie nie stylizuję, żeby po prostu one były bardziej odbite od nasady. Więc te dwa produkty u mnie i w zasadzie u mnie to już wszystko. Okej, okay. Dział stylizacji u mnie jest dość bogaty. Ja ogólnie temat, jakby włosy to jest mój ulubiony temat, już kiedyś Wam o tym mówiłam, pielęgnacyjny. I mimo, że ja również jakby tylko i wyłącznie kręcę włosy raz w tygodniu do filmów, a tak to na co dzień nic z nimi nie robię. Jeżeli nawet nie nagrywamy przez jakiś czas, to włosów nawet nie prostuję. Już się nauczyłam, że i tak w ciągu dnia chodzę zawsze w koku, tak zwany kok podomka albo warkoczu, ale mimo wszystko chcę, żeby te włosy wyglądały dobrze. Dla mnie, dla samej, jakby tak wiecie, patrzę w lustro i myślę sobie, dobra, są zadbane, bo jak już mam taki moment, kiedy już wyglądam jak czarownica, to myślę sobie, czas na kurację do włosów. I teraz tak, zacznę może od produktu, który jest najtańszy z wszystkich, które mam, czyli marka Isana Style for Create, czyli taki produkt, spray, który ma chronić przed wysoką temperaturą suszarki, prostownicy czy czegokolwiek innego. Mimo, że używam teraz Dysona i on ma tą temperaturę do suszenia niższą, to ja mimo wszystko chcę sobie ochronić te włosy i to jest naprawdę produkt, który już, no, już kiedyś go miałam, sprawdza się świetnie, nie obciąża moich włosów. Właśnie ja tylko chciałam dodać, że on jest ewidentnie do włosów grubszych, takich jak mamar, bo ja go użyłam. Znaczy ja przyklęłam Ci go za dużo, tak? Ja przyklęłam Ci go ja tak właśnie sobie. A ja wsiekam dużo. A ja właśnie u mnie akurat od razu powiedziałam, żeby myć włosy, był alarm tak. Faktycznie u mnie obciążył. To tylko tak daje znać dla osób, które właśnie identyfikują się z moim włosem. I tak. I to, w ogóle nawet tutaj jest napisane, że do temperatury 220 stopni i moja prostownica się nagrzewa właśnie do tylu, więc też mam takie poczucie, że jest jakaś tam ochrona. Opakowanie pozostawia wiele do życzenia, ale umówmy się, to nie jest drogi produkt, a jeżeli działa, to jakby ja nie potrzebuję go trzymać na wierzchu i jakby on nie musi cieszyć mojego oka. On ma cieszyć moje włosy, żeby dobrze się stylizowały. Jeżeli chodzi o... Okej, to ja Ci będę pomagać. Dobra, bo teraz tak nie wiem... dobra, przejdźmy do tego zabezpieczenia końcówek. Coś, co trafiło do ulubieńców, marka Babo. Ja w ogóle też Was odsyłam na Instagram marki Babo. Ostatnio niestety przechodzą bardzo duży kryzys. Zostali oszukani na ogromną kwotę i ta marka próbuje się ratować i wyprzedaje swoje produkty, więc jeżeli macie ochotę kupić coś z ich jakby asortymentu, to bardzo polecamy, bo to są bardzo dobre produkty. To jest polska marka i myślę, że może właśnie to będzie coś, na co się skusicie. I to jest wygładzający eliksir do włosów. No powiem Wam, że ja go używam codziennie, a zużycie jest niewielkie, bo to jest... Ta pipetka jest taka maciupeńka, to wystarczy jedna taka, naprawdę, jedna pipeta, nawet to jest połowa jej, na całe końcówki. Jeżeli mam tak, że chcę
naolejować włosy, chociaż ja nie robię tego po prostu jakoś, nie mam tego w nawyku, to nigdy nie była moja rutyna, ale jak już chcę, żeby te włosy były takie bardziej, bo się już za bardzo puszą, już za bardzo się robi Kleopatra i nie chcę, żeby one były takie wielkie na dynastię, to wtedy sobie je ładnie dociążam tym olejkiem, pięknie pachnie, ma świetny skład, wszystko mi w tym produkcie naprawdę zgadza, bardzo go polecam i myślę, że jak tylko się skończy, czyli za jakieś 10 lat, to wtedy wrócę do kolejnego opakowania i bardzo, bardzo, naprawdę musicie go spróbować. Jeżeli chodzi o taką stylizację stricte, faktycznie chcę, żeby włosy były uniesione, kiedy na przykład nie chcę robić tapiru, kiedy chcę, żeby włosy się pięknie kręciły, czyli wszystko do stworzenia fryzury na mar, powiedzmy. To są dwa produkty, które, moi drodzy, który raz o nich mówię, nie mam pojęcia, to ja po prostu, i w ogóle myję cały czas, one wszędzie moje brale, tak bym to... Tak, to jest po prostu coś, co żałuję, że to na koniec tego filmu się pojawia, bo powinno być na początku, ale naprawdę kocham je i będę polecała już pewnie zawsze. To jest pianka, moi drodzy, wciąż ta sama, ona jest nie do zużycia. To jest jedna pompka, bo to jest marka Inside, okej? Okay? Może tak. To jest pianka, która owszem kosztuje 100 zł, to jest dużo, patrząc z perspektywy produktów do stylizacji, które możecie znaleźć w Rossmanie. Zgadzam się. Ale pianki z Rossmana kończą mi się w miesiąc. To się nie może skończyć, to się nie chce skończyć. To jest naprawdę świetny produkt, bo on, myślę, że też tą piankę mocno rozdmuchuje, tutaj dużo powietrza też wchodzi, ten atomizer jest taki bardzo specyficzny, ale tego produktu nie trzeba dużo, żeby te włosy u nas były uniesione. A jeżeli chcecie jednocześnie usztywnić te włosy, żeby one po prostu były ładnie wygładzone, żeby nie używać już prostownicy, macie proste włosy naturalnie, tylko gdzieś tam lekko odstają, to na całość przeciągnijcie, jako stylizator, nie tylko tutaj na skalp, ale również na całe włosy. Ja już powtarzać świetnie, to już jest za mało, naprawdę. No i to jest fluid, serum, nie, to jest wszystko w jednym, to jest taki stylizator, który po prostu jest, on jest bez olejków, to też on nie obciąża, to jest bardziej taka lepka konsystencja, ja po użyciu tego produktu ja muszę umyć dłonie, bo lekko lepka jest, ale nie skleja włosów, to nie jest żel, to jakby żeby się Was to nie zmyliło, tylko taki stylizator, który po tym produkcie, ja go dzisiaj nie użyłam, byłam ciekawa jak to będzie i tak te loki gdzieś tam powiedzmy, ale po tym produkcie te loki już mi się odtąd robią. Czyli, bo to normalnie ci tutaj mam takie proste i to dopiero się kręcą, a potem już tutaj, jeżeli macie w ogóle kręcone włosy i chcecie je, wiecie, najpierw wysyłać na mokro, ugnieść, wycisnąć tą wodę, wklepać, wgnieść ten, o moje drogie, to po prostu afro. Takie mam wrażenie, że można naprawdę na swojej głowie stworzyć. Nie do zużycia produkt. 1/3 zużyta, używam go bardzo często. To jest moje chyba już 4 opakowania, bo 3 nie pamiętam dokładnie, ale od wielu lat go używam i to jest najlepszy produkt do stylizacji. Jeżeli nie znalazłyście jeszcze swojego złotego grala, świętego grala, to jest to. I na zakończenie suchy szampon, również marki Inside. Bardzo mnie zaskoczył. Dlatego, że miałam już przygody z różnymi suchymi szamponami, tam Batiste i tak dalej. Nutridom też ma całkiem niezły suchy szampon. Tam macie też dla włosów ciemnych, więc tylko, że mi się złożył, skończyłam, więc nie pewnie pokazuję go. Więc zaczęłam używać tego. I ja też tego właśnie a propos Columbia, a propos mitów różnych, to u mnie też ja ostatnio trochę się musiałam, że tak powiem, zreflektować i ten mit, który miałam w głowie zakodowany, troszeczkę go obalić sama przed sobą, czyli przeciąganie mycia włosów, skóry głowy, bo mimo, że ja naprawdę nie muszę mieć włosów często, to raz na 5 dni naprawdę mam włosy świeże i to czasami jest tak, że nawet mówię do mojego męża, kurczę, nie chciało mi się mieć włosów, mogę tak pójść, a on mówi, Boże, byłem pewna, że myłaś, bo masz tak wysoko włosy ułożone i tak dalej, bez tapiru, bez niczego, więc moja skóra głowy nie jest wymagająca, okej, okay? Ja pod tym względem nie mam totalnie problemu, ale bywają takie dni, kiedy na przykład chcę, żeby one się bardziej nasady podniosły, albo na przykład nie wiem, coś robiłam, sprzątałam w domu i ta skóra głowy się lekko dotuściła, a nie chcę mi się mieć specjalnie włosów po to, i żeby one jeszcze chociaż jeden dzień przetrwały, to ten suchy szampon jest petardą i on tylko daje znać, że, no bo on nie ma takiego, wiecie, to nie jest w sprayu, on jest trudny trochę w aplikacji, jego nakładam najpierw na jakby wystarczy tak nacisnąć, teraz tego nie będę robiła, bo się zrobi trochę taki pył, na dłoń, rozcieram w dłoniach i dopiero wtłaczam w skórę głowy, nie polecam od razu na skórę głowy, bo tego nie ma szans, żebyście to roztarli, to jest tak gęsto. Taka, wiecie, to jest dosłownie taki piasek pustyni, ale taka mąka trochę, ale świetnie utrzymuje świeżość skóry głowy. Bardzo mi się podoba też sposób stylizacji na takim suchym szamponie, że on już podnosi u nasady włosy, taki a la tapir, coś taki a la talk, no rewelacja. Więc marka Inside, tak zakończenią, ale bardzo, bardzo ją polecamy i jak widzicie od wielu lat ciągle do niej wracamy i jesteśmy bardzo wierne.
Dokładnie. Oczywiście my zachęcamy do tego, żebyście zerknęli do wszystkich odcinków, które na tej przestrzeni lat się pojawiały, bo bardzo często, jak widzicie, to są produkty, do których my wracamy. Często też nasze włosy były inaczej pofarbowane, tak, innej długości, inaczej stylizowane, więc może tam też znajdziecie coś, co jest jeszcze adekwatne do waszej aktualnej kondycji włosa. Ale faktycznie te włosowe filmy mocno nam sprawiają jakby przyjemność, bo obie po prostu ten temat lubimy. Mamy nadzieję, że też wyczerpałyśmy dzisiaj ten temat i że pozostawiłyśmy was z fajnymi odkryciami. Tyle. Oczywiście Instagram, subskrypcja i co jeszcze, Martynko? I komentarze, i w ogóle będzie nam miło, bo my jesteśmy głodne interakcji z wami. Po prostu bardzo te interakcje lubimy, także zachęcamy, zapraszamy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!